Zestaw dwóch bezprzewodowych mikrofonów za 14 zł. Coś takiego ostatnio sobie kupiłem. I zaraz otworzę te mikrofony. No i zobaczymy, jak to działa. Paczka nawet całkiem dobrze wygląda. No to było oczywiście zafoliowane. Tu jakieś mam informacje. Plug and play. 20 meters of accessible reception. Czyli na 20 metrów powinny działać. Precise radio. Clear timbre. Highly sensitive. Widely compatible. No dobrze, i na USB-C powinny być dwa, są dwa, niby to jest tak zaznaczone, bo czasami z tego co widziałem, to ludzie, którzy kupowali takie zestawy na AliExpress, to potem zamiast dwóch mikrofonów dostawali jeden w pudełku. Więc chwila prawdy, ha, są dwa, są dwa, dobra. I teraz tak, to jest jeden mikrofon, czyli to są takie mikrofony właśnie krawatowe, oczywiście bezprzewodowe. Tutaj jest jakiś guziczek, który jest schowany za folijką, dobra, zdjąłem tą folijkę. No jakoś jest całkiem w porządku, całkiem nieźle jest to wykonane. Tak to wygląda. Tu jest drugi, drugi jest identyczny. Też tą folikę tutaj zerwę. O, dobra. Ach, przykleiło mi się do palców. A tu już widzę, że mi spadł jeden za tutaj ten zaczep. Dobra. Dobra, to są mikrofony. Mikrofony wyglądają w ten sposób. Mają tutaj gniazda USB typu C z boku. Bardzo jestem ciekaw, jak długo będą działały na tym zasilaniu akumulatorowym, bo tu w środku jakieś akumulatorki są wbudowane. I do tego jest odbiornik, taki malutki, na USB-C. Dobra, też ściągam te folijki, jedna, druga. I działa to teraz w ten sposób, że biorę sobie smartfona, do tego smartfona, nawet go odblokuję, zobaczymy, czy się wykryje. Podłączam teraz ten odbiornik, cyk. Dobrze, nic się na razie nie dzieje. A może muszę to włączyć jakoś, wcisnąć jakiś guzik, nie wiem, czy to się włącza w jakiś sposób. Nie ma tu żadnych guzików, nie widać, żeby tutaj były jakieś guziki. Dobra, a tu te mikrofony mają guziki, z tyłu jest guzik. Dobra, włączam guzik. Coś się odpaliło? Jeszcze raz. O, odpaliło się, teraz. Teraz widzę, że się zapaliła lampeczka na zielono. W porządku. Tutaj w odbiorniku nadal się nic nie świeci. Ale dobra, zobaczymy, jak odpalę jakieś nagrywanie. Wezmę sobie na przykład takie, włączę selfie, wideo i odpalam nagrywanie, nagrywam. Teraz mówię do tego mikrofonu, bla, bla, bla. Nie wiem, co to się nagrało. Zaraz zobaczymy. Play. Nagrywam. Teraz mówię do tego mikrofonu, bla, bla. Nie wiem, co to się nagrało. Wiecie co, wygląda na to, że się nagrało. Nagrywam. Teraz mówię do tego mikrofonu, bla, bla. Nie wiem, co się nagra. No dobrze, wygląda na to, że to rzeczywiście działa. Jeszcze włączę od razu ten drugi mikrofon. Czyli trzeba przytrzymać chwilę ten przycisk. Dobra, zapaliła się lampeczka. Dobra, zielona się świeci, tu się też świeci zielona. No i teraz jeszcze zobaczymy od razu nagrywanie z dwóch mikrofonów. Czyli znowu robię record, selfie. Mówię do pierwszego mikrofonu, teraz coś opowiadam. Teraz mówię do drugiego mikrofonu, raz, dwa. I zobaczymy, czy to się nagrało. Record, selfie. Mówię do pierwszego mikrofonu, teraz coś opowiadam. Teraz mówię do drugiego mikrofonu, raz, dwa. No słuchajcie, wygląda na to, że działa. Oczywiście zrzucę to nagranie na komputer i zobaczę, jaka jest jakość dźwięku. O, mam pomysł. Zróbmy takie porównanie. Nagram teraz ten sam dźwięk na te mikrofony i na ten mikrofon, który mam założony tutaj. Ja tutaj mam mikrofon założony Sennheisera za 4000 zł. Więc teraz porównanie. Mikrofon za 4000 zł to jest Sennheiser AVX, więc możecie sobie sprawdzić, że nie przesadzam absolutnie z tą ceną. Bezprzewodowy mikrofon i teraz porównam właśnie ten Sennheiser za 4000 zł kontra te mikrofoniki za 14 zł z AliExpress. Porównanie jakości dźwięku. Ten mikrofon mam tutaj zapięty pod szyją, więc teraz ten drugi tutaj jeszcze obok mnie leży. Ten drugi może gdzieś tam dalej odsunę, żeby on też nie zbierał tutaj dźwięku. I teraz włączam nagrywanie. To będzie próba jakości dźwięku z mikrofonu jednego Sennheiser i z mikrofonu takiego taniego z AliExpress. Porównanie 4000 kontra 14 zł. Puszczę najpierw jeden dźwięk, a potem drugi. Albo będę po prostu przeplatał, częściowo będę puszczał z jednego mikrofonu, częściowo będę z drugiego mikrofonu i zobaczymy, jaka jest różnica jakości dźwięku zarejestrowanego przez oba mikrofony. Dobra, no to tyle.
Jeżeli ta jakość będzie przyzwoita, bo tak jak widzieliście, rozpakowałem ten zestaw przy Was, więc jeszcze nie wiem, jaka jest ta jakość realnie, ale jeżeli będzie całkiem przyzwoita, jeżeli ten dźwięk będzie całkiem akceptowalny, to będę pewnie do takich nagrań szybkich przy pomocy smartfona właśnie wykorzystywał te mikrofony, dużo prostsze niż akurat ten Sennheiser, który wymaga podłączenia do aparatu, ponieważ on ma odbiornik podłączany przez gniazdo XLR, więc takie duże gniazdo, trudno jest to podłączyć po prostu do smartfona. Bardzo jestem ciekaw.